Ja muszę powiedzieć, że w tym roku ta pielgrzymka jest moją 11, jednak niepełną, bo mogłam iść tylko 2 dni. Jednak wiadomo, ofiarę, jaką się ponosi, to czy to są 2 dni, czy to są 4 dni, myślę, że jest podobna. Myślę, że każdy z nas ma swoje intencje i niektórzy mają intencje, które są, powiedzmy, wymagają troszkę mniejszych ofiar, a niektóre intencje są bardzo ciężkie i wymagają większych ofiar. I no, naczelnym, myślę, że celem pielgrzymowania jest to, że każdy ma swoje sprawy, każdy ma swoje intencje i po prostu chce je w swoim sercu zanieść wprost do Matki Bożej, pod sam ołtarz. No, idę trzeci raz, znaczy się drugi, przepraszam. No, intencja na to w sumie, no nie mam jakiejś konkretnej intencji, ale po prostu chciałbym, żeby wszyscy pielgrzymi dotarli szczęśliwie, żeby nikt, nie wiem, nie zasłał po drodze, żeby wszyscy się czuli szczęśliwie na Jasnej Górze, w tym jakby drugim domu. Ja szedłem teraz 9. raz na pielgrzymkę. Myślę, że każda pielgrzymka jest inna, czy to jest 1., czy 9. Każda ma inne intencje, w każdej części, których się maszeruje. No, w tym roku szedłem w intencji naszej rodziny całej, za wnuków, za dzieci, za intencji żony, ale również też poświęcałem w modlitwach ojczyznę naszą, ponieważ z racji pełnienia swoich obowiązków społecznych również, no jest mi to głęboko na sercu i myślę, że modlitwy za naszą ojczyznę są również bardzo potrzebne.